To Szymon Kołecki po wygranej walce wieczoru na Babylon MMA 3. Gratuluję tego zwycięstwa. 5-0 to już jest solidna liczba. Czy to jest taki czas, że być może przyszła kolejna, jakieś solidne naprawdę wyzwanie, nie ujmując niczego Łukaszowi? Nie, to jeszcze nie jest ten moment. Ja nie czuję się ani pewnie, ani jakoś nadzwyczaj mocny w tym oktagonie. Zawsze kiedy do niego wchodzę, to z dużą rezerwą podchodzę do przeciwnika i z dużym szacunkiem do jego umiejętności. Myślę, że jak skończę 2 lata mojej przygody z MMA i uda mi się stoczyć jeszcze 2 lub 3 walki, to wtedy będzie ten odpowiedni moment, żeby zrobić krok w górę, bo już tak naprawdę będę miał 38 lat i nie będzie na co czekać. Ja walczę dosyć często, co 2,5, co 3 miesiąca właśnie po to, żeby nabierać tego doświadczenia, oswajać się ze stresem przed walką, ze stresem w klatce, z tym, co się tam dzieje. I na pewno nie porwę się na rywali z czołówki krajowej, bo ja jeszcze nie mam takich umiejętności, żeby z nimi walczyć. Walczę z dobrymi, twardymi zawodnikami średniej klasy, którzy są na podobnym poziomie do mnie i myślę, że to jeszcze przez jakiś czas się nie zmieni. Tak sądzę. Czy w tym krótkim pojedynku właśnie Łukasz, który był po długiej przerwie i w zasadzie i po kontuzji, czy on zdołał stworzyć jakieś sytuacje, które tobie zagrażały? Znaczy myślę, że... Nie rozmawiałem o tym z Łukaszem, ale pewnie jego taktyka była, żeby przynajmniej 2-3 minuty powalczyć i ewentualnie spróbować mnie zmęczyć. Tak, tylko że jakby ja ruszyłem do przodu tutaj. Nie wiem, na ile on to słyszał, ale taktyka z Mirkiem Oknińskim była też umówiona taka, że Mirek będzie krzyczał, że mamy czas i spokojnie, żeby się nie spieszyć, a ja w tym czasie mam wejść w Łukasza i jak najszybciej go sklinczować i przewrócić. Takie były założenia. Jeśli się uda po ciosach, jeśli nie, to jakby wyprowadzić ciosy, a doprowadzić do klinczu. Także trochę było takiej taktyki jak gdyby zamierzonej. Czy mnie Łukasz czymś zaskoczył? No w stójce po moich ciosach odpowiedział lewym, to wiem, że tam mnie trafiło na szczęście wyżej niż szczęka, także jakby nie wpłynęło to. No i tam w parterze kilka. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że kiedy już go sklinczowałem, kiedy się wywróciliśmy, to tak jakbym znał jego ruchy, tak jakbym z nim trenował. Ja chyba z 80 albo 100 razy oglądałem Łukasza walki. Ja to robię przed każdą galą, z każdym przeciwnikiem. Ja mam rozpisaną każdą jego akcję, którą on robił w ostatnich 5-6 pojedynkach, które się powtarzały seryjnie. Ja wiem nawet w ostatnich 4 walkach, ile zadał podbródkowych. I to miałem rozłożone na czynniki pierwsze. I ja wiem, kiedy Łukasz jest w dosiadzie, jakich ruchów się można spodziewać i czego nie można robić. Kiedy, znaczy ma dosiad, kiedy się go kontroluje w dosiadzie i faktycznie dzisiaj jak gdyby i klinczował i próbował się obracać podobnie. W walce z Łukaszem Oleksiejczukiem, Michałem Oleksiejczukiem, jak oddał plecy, to Michał go dusił i dzisiaj już było taki moment, że on już też chciał się obkręcać, to ja już też byłem przygotowany, że możliwe, że zaraz będziemy łapać duszenie, no ale nie obkręcił się i udało się ciosami skończyć. Także generalnie mnie nie zaskoczył, natomiast ostatnie tygodnie miałem jakby stres związany nie z jego umiejętnościami, tylko z jego twardością, bo no, Łukasza skończyć przed czasem było dotychczas niemożliwe i wiedziałem, że jeżeli nie wespnę się na wyżyny, to ta walka potrwa dłużej. Ty byłeś najbliżej akcji, ale właśnie sędzia podpowiedział mi kilka osób tam, które były też w miarę blisko, że złamałeś mu chyba nos finalną tą akcją ciosami. Tak, ten chyba łokieć ostatni jak gdyby przełamał szale. No, przykro mi, że tak to się skończyło. No. Nie było to zamierzone, nie celowałem w łokieć, nie celowałem w nos, celowałem w głowę po to, żeby sędzia miał powody do tego, żeby tą walkę przerwać. No, nieszczęśliwie tak się stało, że to jest nos. No, mam nadzieję, że bardzo szybko się zgoi, bo ja już to mówiłem kilka razy, Łukasza poznałem kilka lat temu, jest bardzo dobrym kolegą, mojego bardzo dobrego kolegi. Naprawdę trudno się walczyć z kimś, kogo się lubi, szanuje. Zresztą świetną pracę wykonuje w Obornikach Śląskich z młodzieżą, świetnie prowadzi swojego syna i naprawdę też ostatnie tygodnie się zastanawiałem, jak to będzie, jak wejdę do klatki. Będę musiał bić czy uderzać człowieka, którego znam i poznałem i lubię i jest kolegą mojego kolegi. No to jest, ja jestem nowy w MMA, zrozumcie to, no, 10 czy 12 minut spędziłem w oktagonie i ciężko mi jest uderzyć kogoś, a tym bardziej kogoś, z kim się znam. Czy z Tomaszem miałeś okazję, babilońskim organizatorem, porozmawiać jakby o przyszłości, bo ty do tej pory przewodziłeś właśnie galą Babilonu. No i potencjalnie właśnie, czy organizacja będzie nadal ciebie wystawiała w kolejnych, jest w czerwcu, potencjalnie też ma być gala, czy być może są jakieś nazwiska, które ciebie zastąpią, no bo ile można być co gale, tak?
To znaczy ja planuję, jeżeli będę zdrowy, na kolejnej gali walczyć. Tak jak mówiłem, ja chcę zbierać doświadczenie. Jeżeli 2 czerwca ta gala będzie potwierdzona, a ja będę zdrowy, to planuję w niej walczyć. Natomiast jeżeli nie będę w walce wieczoru, to nawet dla mnie lepiej. Wolę nawet wcześniej skończyć swoją pracę i jak gdyby ta walka wieczoru mogłaby się też na kimś innym oprzeć, bo jest to trochę, jak gdyby, może nie stresujące, ale no, zawsze lubię mieć jak najszybciej pracę za sobą. Podnosisz jeszcze ciężary, przygotowując się do walk? Robię siłownię, natomiast nie mogę podnosić ciężarów. Ja kilka lat temu poddałem się operacji kolana po igrzyskach w Pekinie i lekarz podczas tej operacji uszkodził mi kolano. Później miałem 8 operacji poprawkowych. Jest bardzo dużo rzeczy, których nie mogę robić z siłowych, które bym chciał robić. Natomiast 2 razy w tygodniu, raz lekko, raz trochę mocniej robię ćwiczenia siłowe zbliżone do podnoszenia ciężarów. No, muszę siłę na jakimś poziomie utrzymać, jest to mój główny atut jednak. Pociągnę dalej ten temat siły. Twój poprzedni rywal, Michał Orkowski, powiedział, że jesteś piekielnie silny, bo miał możliwość z tobą też sparować przed tą walką. Powiedz mi właśnie, czy ta siła to jest ta przewaga nad innymi twoimi rywalami, największa przewaga? Trudno mi powiedzieć, co jest moją największą przewagą. Wiem, że przewagę siły mam. Natomiast w sparingach na przykład siłę zawsze zostawiam na koniec. Robię wszystko, żebym tej siły nie musiał używać. Staram się boksować, staram się uderzać, klinczować, przewracać, używając jednak technik. Natomiast jeżeli już dochodzi do sytuacji kryzysowej, zwłaszcza kiedy ja leżę z pleców albo ktoś mnie kontroluje i nie mogę sobie poradzić, no to wtedy używam siły. Natomiast już na tyle się nauczyłem, przynajmniej w sparingach, bo w walce to zawsze wychodzi różnie, ale w sparingach się nauczyłem, że trzeba tą siłę jednak oszczędzać na taki już krytyczny moment i staram się tak robić. Orkowski również wspomniał, że bardzo chętnie by z tobą zawalczył rewanż. Czy byłaby w ogóle taka możliwość? Dasz mu się zrewanżować? Znaczy, trudno by było walczyć z Michałem, ponieważ no, trenowaliśmy ostatnio razem, bodajże 3 czy 4 sparingi zrobiliśmy i raczej tego nie przewiduję. Też zrozumcie, że ja nie będę 15 lat uprawiał MMA, ja mam, tak jak powiedziałem, 37 lat w tym roku. I przypuszczam, że jeszcze kilka pojedynków w moim życiu, także raczej do rewanżu nie dojdzie, chociaż głównym decydującym będzie Tomek Babiloński i Mirek Okniński, bo jak gdyby oni podejmują decyzję, z kim walczę, a mam jeszcze umowę na 3 walki z Tomkiem Babilońskim, także czas pokaże, ale ja tego nie planuję. No mówię, trenowałem z nim ostatnio, lubię go, myślę, że znamy się już trochę i ciężko byłoby, przynajmniej mi, tak niedoświadczonemu zawodnikowi, teraz toczyć rewanż, chociaż jeżeli postawione takie zostanie zadanie, to je wykonam. Skupisz się teraz na kategorii półciężkiej, czy będziesz dalej przeplatał walki z walkami w kategorii ciężkiej? Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj ważyłem dokładnie tyle samo, co podczas walki z Michałem Orkowskim, z Łukaszem Wojsoniewskim. Jakieś 98 albo 98,5, coś takiego. I w poprzednich moich walkach ważyłem w dniu walki zupełnie tyle samo. Także ja po prostu zawsze ważę między 97 a 99 w treningach. Jak po weekendzie ważę 8, a po cięższych treningach ważę 7. No i to się tak waha w tych granicach. A na 93 ja naprawdę 20 godzin przygotowywałem wagę. I zeszło mi to bez najmniejszego problemu. Także mogę walczyć 93, natomiast jeśli będą jakieś propozycje w jakimś catchweightie do 100, 102, też mogę to rozważyć. Jak ja powiedziałem, to głównie jakby proponuje Tomek Babiloński, Mirek Okniński musi to przeanalizować. A propos tych treningów, widzę, że pojawiają się pierwsze kalafiory. Jakbyś ocenił swoje jiu-jitsu? Kalafiory są od zapasów głównie, te moje. Jiu-jitsu robię u Pawła Mistewicza i tam nie jest, tam akurat nie naruszam uszu, jakoś tak w miarę się to wszystko układa. Natomiast z Robertem Roszkiewiczem, jak robimy zapasy, Robert jest mistrzem Stanów Zjednoczonych uniwersyteckim w zapasach i jest, waży chyba ze 108 kilo, trochę niższy ode mnie, jest ciągle, ma świetne umiejętności, tą głową mi ciągle wchodzi w moją głowę i ten to jest bodajże z zeszłego roku, ale tu już 2 tygodnie temu się nowy zaczął robić, także no jest jak jest, żonie się nie podoba. Zawsze jak przyjeżdżam z silnym muchem, to trochę się krzywo na mnie patrzy, chociaż nie wiem czemu, bo mi się kalafior podoba. Dziękujemy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze mam ciągle podkreślenia, że uczysz się tego sportu, że jesteś bardzo pokorny w tej swojej postawie, jeśli chodzi o sporty walki. Kończysz swoje wszystkie pojedynki przed czasem, jak do tej pory, więc nie mamy okazji cię długo oglądać w klatce. Więc może opowiedz o treningach, czy istnieje taka płaszczyzna, w której ty czujesz się najlepiej, jej treningi sprawiają ci najwięcej przyjemności i chciałbyś kiedyś skorzystać ze sposobności w klatce, żeby trochę dłużej się nią, powiedzmy, pobawić lub popisać? Wszystko zależy od tego, z kim trenuję, bo no nie wiem, jakbyśmy zmierzyli
na jakiejś maszynce siłę ciosu, to na pewno mam dużą, bo jestem dynamiczny i mam siłę, ale siła ciosu to nie jest boks, to nie są ciosy w klatce, w ruchu i tak dalej. Także jak walczę z dobrym stójkowiczem, tak jak dzisiaj, takim, jakim dzisiaj walczyłem, to mam obawy walcząc z nim. Mimo, że to krótko potrwało, to zostałem już w międzyczasie trafiony. Także wszystko zależy od poziomu przeciwnika w danej płaszczyźnie. Jak mówię, robię z Robertem Roszkiewiczem zapasy, jakbyśmy... Robert by dał zadanie, że kończymy walkę, kiedy zdobędę punkt, to możemy walczyć 50 minut, bo 50 minut nie da zdobyć punktu. No jest po prostu na takim poziomie zapaśniczym. Jak robię z chłopakami, którzy mają brązowe pasy w jiu-jitsu albo nawet dobre purpurowe, to nie jestem w stanie im zagrozić. Jeszcze jak jestem z góry, to przykontroluję, ale żeby poddać albo coś, no to jest naprawdę trudne. Wszystko zależy od tego, z kim robię. Natomiast muszę powiedzieć, że z tego wszystkiego najlepiej wychodzi mi jednak MMA. Niż poszczególne sparingi w poszczególnych płaszczyznach. Jednak jak jest sparing MMA i można coś mieszać, czymś się podratować, jak jest za duża awantura na głowę, złapać nogę, przewrócić, no to jednak to jest trochę dla mnie lepsze. Dziękuję. Wielkie dzięki. Do zobaczenia.